Już Hej, 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 witajcie. Ja jestem Kabelwaka i witam was na nowej serii Stara Wieś, na której będę grywał z rakiem. Nie z taką chorobą, na którą się umiera, tylko z rakiem graczem, konkretnie Damianem. Witaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak. Raka możecie kojarzyć z serii Świętokrzyska Wieś, dokładnie, o ile dobrze pamiętam. Niestety nam trochę. No, Sandomierska. No, nie wyszła nam trochę, bo zrobiliśmy z niej chyba dwa odcinki tylko. Tak, do mnie i do ciebie był. No, więc trochę słabo wyszło to. Ale to przez to, że zmieniałem zestaw, jeszcze komputer i tak, tak. Zyskać plików. No. Ten odcinek będzie dosyć taki bonusowy, bym powiedział, bo będzie aż trwać aż prawdopodobnie około godziny. Więc. Nawet kozaczek, nie? No, weź tu kłótni. Tutaj my przenikamy przez siebie? Nie. Nie, coś ty. Tak umówiliśmy się tutaj z Rakiem, że przez pierwsze 15 odcinków będziemy grać na starych maszynach, nie? Bo to jest Kolonia 1990, więc postaramy się najpierw grać na takich starych Ursusach, tego typu sprawy, nie? I dopiero później, tak gdzieś w okolicach 10-15 odcinka, dodać jakieś już takie nowe, porządne maszyny. Tak pomału już, nie? No, wiadomo. No, akurat stoimy, a propos, na gospodarstwie Raka. Na mojej gospodarce. O. Nie wiem, czy ci mówi Damian Rak. No tak trochę dziwi to się. Mi to obecnie. Dobra, to będę mówić Rak. Jak ci będzie lepiej po prostu. No, tylko zauważyłem już pewną rzecz. Dlaczego tu nie ma połowy budynku? To jasne cholery. Tak, miał być budynek? Tak, tutaj była obora chyba, o ile dobrze pamiętam. A ty na pewno dobrze żyć wziął? No tak, no przecież wszystko było ok. Przyjąłem najnowszą wersję z modyfikacji farminga, więc zastanawiam się, o co tu chodzi. Ale jakoś sobie poradzimy się, w razie czego pokupuję, nie? Wybuduje się. No, na pierwszy ogień sobie myślałem, że kupimy pola i się dogadamy, kto jakie bierze, co? Czyli tak, na pewno. Ja na pewno biorę pole numer 53, od razu mówię. Dobra, 50 trójkę bierz. Ja bym sobie wziął 43. 43, dobra, widzę je. Sobie wezmę. Dobra, ja sobie pauzę, bo o czymś kurwa zapomniałem. Dobra, o muzyczce zapomniałem, sorki. No. Nie wiem, czy trochę nie jest za głośno, więc ją trochę ściszę. Tak jakby grę. Dobra. Okej. Okay. To ja biorę pole numer 73 na pewno. Mhm, dobra. Ja sobie wezmę pole. Aha, jest pole bez numerku ogólnie. Gdzie? Dwa nawet. Jak masz trójkę, czwórkę i piątkę, to między nimi jest bez. A tak, widzę. To ja sobie wezmę. Dobra. I ogólnie całą mapę biorę. Tak. Naciśnij sobie poza mapę. Ja nie mogę poza mapę. Więc nie, chcę. Nie mogę. A nie mogę, dobra, dobra, bo coś woli. Ile to kosztuje? Jezu Chryste, Boże, idź cię ci lecz. Ale patrz, jaki masz grunt, chłopie, 347 hektarów. Jeny. Dobra, to ja od razu mówię, że biorę pole numer 72. I biorę pole numer 75, bo ja biorę najbliżej siebie przede wszystkim, nie? Żeby mieć. Mhm, teraz ja wezmę pole numer 55. Ty wybrałeś teraz 3, no to ja 2 chcę wziąć. To ja biorę pole numer 52 i 51. Dobra. Ja sobie wziął 46. W sumie 58 sobie wezmę. No spoko. To ja biorę pole numer 54, żeby móc oglądać Cię z kabiny traktora. No spoko. No. To kupuj. No kupiłem już. Nic mi nowy nie pokazało. No. Jak tak myślę jeszcze, żeby kupić jeszcze tak przynajmniej może dwa pola i na razie może trzy nawet, nie? I możemy już pomału kupować maszynę, bo na razie tyle myślę, że nam wystarczy, jak jeszcze trzy kupimy. No ja sobie kupię dwie maszyny.
Ja kupię Ale nie no, bo jeszcze musisz przecież ten siewniki, prasy, kombajny, tego typu sprawy, nie? No tak, no to kupię dwa pola, 19 i 17 z tego dnia. O, widzę, że będziesz mi sąsiadował. Tak, To no ja i... biorę 71, Tak. 70 No. i 57, żeby posąsiadować ci. I teraz możemy przejść do zakupów maszyn. Właśnie już zaczynam, bo cholera nie nagrywam tego. Na pewno sobie kupię... Tak jak mówiłem, stare maszyny latują. To T330 na pewno Ja będzie. daję na pewno 12-14, o ile dobrze pamiętam model. Ja biorę czystą 30, bez żadnych wspomagań i tak Tak, dalej. stawienia ku oczywiście obciągniki, znaczy obciążniki. I na pewno sobie wezmę drugie Kremowe. RX. I tutaj... Jezu, jaki zły hold. Jezu, nas żygnę. Ja sobie wezmę z Tora 3320. O, ten kolor jest zarąbisty. A tutaj damy... Może nie taki, ale może taki. Dobra, Dobra, w jeszcze sumie sobie. nawet fajnie to wygląda. Nie, 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 nie. Jeszcze sobie wiadomo, standardowo Bizona kupię. Dobra, O. tylko obciążniki metalowe, rzecz jasna. I ciągnik 12-14 chciałem, żeby to był. I tak się właśnie dzieje, więc mamy porządnego łączownika za dokładnie 47 700. I przywiozę sobie nim na pierwszą traskę przyczepy. Ja teraz szukam sobie przyczepki małej dosyć. Zaczekaj, zrobię pauzę, bo trochę cicho jesteś u mnie. Dobra, musiałem tutaj domiana skonfigurować, bo był troszeczkę za cicho. A później trochę za głośno, więc... Wiadomo, dobra, to ja już biorę swoją 30. To myślę, że będzie za duża przyczepa. Taka w sumie będzie git. Pokrywa oczywiście musi być. A weźmiemy Mocno. sobie czerwone. Krwisty Krwawą. czerwony kolor przyczep. I weźmy oczywiście dwie. Ale no, Weno, poczekaj trochę, bo my się tu zaraz nie pomieścimy. No czekaj, ja tylko wezmę te dwie przyczepy, wiesz? No ja biorę swoją przyczepkę, Ten ale już zdążył jak... kombaj kupić i wszystko, Jezu. No bo ja jestem szybki po prostu. Ale widziałeś jaki fajny on traktorek? No, fajny. Ale nie mogę otworzyć przy... ten? O, A, migacze mi mogę pływają super. otworzyć dach? Nie chcę drzwi otwierać, chcę... O kurdi. Dobra, ja sobie pomału Dobra. jadę. Halo, nie da się drzwi otworzyć? Czy ten szyby tylne? Niemożliwe. Dobra. Otwierany dach może być. I ja będę musiał sobie kierownicę skonfigurować, bo już mi zaczyna świrować. Ja gram bez kierownicy niestety, bo pedały postanowiły, że się spedalą. Znaczy myślę, żeby się w nie O. przerzucić A sobie na prawe, bo... powiem teraz chyba dokładnie pierwszy raz, co się z nimi stało dokładnie. Dosyć śmieszna historia. Ponieważ mam lodziszek G27, prawda? I tak jakby grałem wtedy z kolegą i troszkę nie zabezpieczyłem kierownicy i mi spadła podczas kiedy jest to pierwsze podpięcie, ona się konfiguruje. Spadła mi i urwała już bardzo naruszony wcześniej kabel od pedałów. I końcówka mi się urwała. I teraz spróbuję, poluję na taki porządny kabel, który mi się zaraz nie rozerwie. Albo po prostu na nowe pedały, nie? Ale jak na razie z marnymi skutkami. Już szukam tego pół roku i nie mogę nic znaleźć. No tak, no ja mam taki problem, że mimo tego, że wiesz, kierownicę trzymam, w sensie, no, że nie skręcam ją w ogóle, to komputer odczuwa tak, jakbym ją skręcał w lewo. Aha. No i to mnie właśnie najbardziej boli, ale myślę, czy by się w sumie na prawo nie przełączyć. I chyba tak zrobię, tylko problem jest taki, że mi się telefon nie będzie ładował, Hmm? mając już życie.
Dobrze, ty telefon nie będzie mi się ładował, bo wiadomo, nie ładowałem go. Ja mam chyba ile dokładnie, bo ja wiem, to jest rozładowany dosyć. Nie wiem, mam dokładnie 39%. No ja mam 8%. No. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, prawo mam podłączoną. No, dziadu, chuje, no weź mi, przestań mnie blokować, chcę wjechać tam, no. Cholernie, nie, schody mnie blokują, mówię. I ta... To badziewie. Usuń schody. Nie da się. Ja bym sobie kupił w sumie bronę trójkę. Dobra, zaczynasz mnie irytować, głupio przyczepo, zaraz ci piznę. Mówię, usuń. Ty, ale ja bym sobie chciał podjechać pod bronę, wiesz? Zaraz próbuję najpierw to cholerne badziewie spiąć. Bo coś nie mogę, to przecież ma strasznie jest oporne na manewrowanie. Bo ona bardzo lubi manewrować w sensie, nie? Może ci pomóc. Chyba tak będzie potrzebne, ale czekaj, bo chyba jest progres. Chyba zaraz się zepnę. Jest, udało się, już nie zepnę nigdy tych przyczep. Mnie sobie pojechał, szkoda, że nie nagrywam sobie perspektywy. No. Ale... Trzymam wadę w tych słuchawkach, że jak z kimś rozmawiam, to nie słyszę gry totalnie. No spoko, spoko. Ale może kiedyś będę nagrywał po prostu swoją perspektywę i po prostu będziemy rzucać w ten sam dzień. No. Żeby to ludzie wiedzieli, co robimy. Bo ja raczej tego nie będę montował. Ja to w ogóle na razie nie montuję, bo nie ma pieniędzy na ten oczywiście sprzęt do ten program do montowania, a on mało nie kosztuje, bo on dokładnie kosztuje chyba ponad 100 zł miesięcznie. No ja to montuję za darmo, bo mam program. Ja sobie w Adobe Premiere Pro, nie? No ja w ShotKacie, którego polecam. Tylko idzie łatwo planować. Tylko ale wiadomo... właśnie Adobe Premiere też chce, ale no cena właśnie, o to chodzi. Tam cena tak. Chyba, nie pamiętam dokładnie ceny, ale coś było w okolicach 100-150 zł. Chyba 135 zł miesięcznie, jakoś tak. No spoko, spoko. No nie gadaj! Nie! Nie, 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 nie! Nein! Chodź tu! Wiesz, zawsze mogę ja ci montować, nie? Filmy. No też jest taka szansa. Dobra, tutaj na razie dam sobie te szczypy. I właśnie tutaj sobie trochę tą, tak jakby wiatkę dobudowałem z garażem od razu. Ty w ogóle nawet nie widziałeś, jak moje gospodarstwo wygląda dokładnie teraz. Więc możesz sobie obejrzeć po skończeniu tam, tych swoich prac. I trochę tutaj za ciasno zrobiłem, z tego co zauważyłem. Oczywiście po murze muszę jechać. Bo czemu by nie, nie? No a kto ci zabroni jechać po murze? No. Oczywiście profesjonalny Jupiter nie wyłączył dźwięków w telefonie. I teraz ma swą powiadomień. No dobra. Biorę oczywiście teraz średni ciąg i wezmę sobie konkretnie. Albo nie średni. Wezmę prawilną 60. Ja mam 30. Ale 30 też jest, więc zastanowię się też nad nią. Rzecz jasna. Auć, on się osuwa w pizdę. No, zawsze coś. Dobra, biorę takie najbardziej... najładniejsze obciążniki. To chyba są najczęściej, z tego co wiem. Je widywałem. Ja na swoim bizonem mogę zachodzić o twoją farmę. Zobaczymy, jak to wygląda. No. 60, konsola ładowawcza, nie. To tak robimy. Nie, to jest taki nie za bardzo ursusowy kolor, bym powiedział. To jest taki bardziej ursuszowy. Dobra, ja sobie postawię chwilę na poboczu. Pozwalisz. Dobra, weźmiemy sobie teraz kultywator. To pozwolę, że ja sobie włączę OBS-a. Nie wiem, jak to będę montował. No. To po prostu mi to pisze, że... Początek nagrania jest na twoim kanale. No spoko. A w sumie jak ja już puściłem muzykę, to może jest drugi. Dopiero drugiego odcinka zaczniesz montować, co? Czy jakoś tak? Nie wiem, zobaczymy. Mi to będzie mi to różnicy, wiesz, nie będzie robić, nie? No.
To musiałbym ci mojego maila podać, żebyś miał. Spoko, spoko. Ja tam widziałem twojego maila, jak ci modyfikacje podsuwałem. No to wiadomo, nie? Widziałeś. Dobra, to sobie na szybko stanie zrobię. Jeszcze FS Spa 19. Przechowywanie. Na szybko będzie konkretne okno. Podsuwanie. Panie, bo korek robisz. Żadne, ja włączę nagrywanie. A no, co blokujecie drogę, dzbany? Oczywiście u mnie nie słychać, że ty gadasz, tylko będzie mnie słychać. Zobaczymy, jakie będzie opóźnienie, wiesz, co ja mówię u siebie, a w tym, co ty słyszysz u siebie, nie? Spoko, spoko, spoko. Kurwa, samochód! Fuck! Wyprzedzałem samochody, to mi akurat pod prąd wyjechał. Ja ci zaraz tromnę w ten bambuko, ty! No Piero nie jeden. Uj, siwa. Ja chyba zaraz wyłączę ten ruch, bo on nam chyba jest zbędny. Będzie nas bardziej denerwował, niż by był użyteczny, nie? Ej, wyłączyłeś w momencie, kiedy ja praktycznie w auto wjeżdżałem. Tak? No to idź za. Serio, zobaczysz na odcinku mnie. Spoko, na odcinku? Nie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Raku wystąpił w moim drugim filmie na kanale, nie? Drugim takim pierwszym filmie na kanale. Mhm, było. Tak. Zagraliśmy na podstawowej mapie. Nie pamiętam, czy to było akurat z modami, czy bez. Na podstawowej? Tak, na podstawowej wtedy graliśmy. Tak, i to było bez żadnych modów, pamiętam. Gdzie ty jedziesz? No ja jadę do ciebie, przecież mówiłem, że jadę teraz obejrzeć twoją farmę. Spoko. Awaryjny, gasimy go, wychodzę. Ten 60 kupił, ale kop się jak smak. No a jak? Pytanie, jest ta modyfikacja czy nie ma? Co? Jest ta modyfikacja, że mogę ręcznie to odpinać czy nie? Nie ma, nie ma. Dobra, jakoś przeżyję tam. No, sobie tutaj schowam 60-eczkę. Nie odpalam. Ej, będę musiał sobie kupić samochodzik jakiś kiedyś. Żebym mógł do Raka przyjeżdżać. Passata sobie kup. Citroena mam. Serio, jest Citroen? Tak, tak. Możesz to sprawdzić. I Mustang też jest. I Transit. Aż to zobaczę, ty, jak jest Transit, to ja biorę Transita. Ale to są za. Na razie gramy do 10-15 starymi maszynami tylko. Wiem. Nie wiem w sumie od kiedy był produkowany ten John Deere, ale chyba raczej na pewno nie przed 2000. W to akurat już bym wątpił, więc to od razu spada. Ale bramę byś to zamknął, bo ci wiada. To ci bramę urwa. Wiem, co kupię! Ojej! Ale mi się łezka w oku zakręciła, jak to zobaczyłem, że mam tą modyfikację. Aż się boję. Ale nie, w takim pozytywnym sensie, nie? Mhm. To jest piękna maszyna, tyle ci powiem. Ale i tak się boję. Aha, a ja standardowo langa dostałem. Kupowany. Nie, jeszcze nie kupiłem, na razie konfiguruję. Ja zaraz powiem, że to jest pojazd z modyfikacji. Zaraz otworzę. Jezu, on jest piękny, ojej. Ale maszyneria, ojej. Oni się będzie cieszył nową zabawką. No. Podjadę nią w sumie do ciebie, jak coś ci ją zaprezentuję. To znaczy ja zaraz będę jechał do sklepu. Ale ja już właśnie będę jadę, mam prostą drogę tylko do ciebie już. Podjadę ci pod bramę. No to próbuję się złożyć. Domkiem. Co ty gadasz? Kamas! Nie, no i weź mi na pakę. Weź mi na pakę. Jedź. A, podobała ci się, co? Nie.
Jeszcze chyba mam stare, o ile dobrze pamiętam, ale pewny nie jestem. Właśnie patrzę. Ale stara nie ma. Nie ma? Nie, bo miałem go na pewno kiedyś. Jestem stary Kamas, jestem nowy Kamas. Ale stara nie widzę nigdzie. Tylko nowy. Czemu? Dobra, i drift robimy. O Jezu, brama. No, to nie jest zbyt drift, panowie. No coś im nie pykło. Nie zapominaj też o paniach, nie? Ja sobie kupię siewnik. Dobra, o Jezu, jak ja tu mam ciasno, ja tu w ogóle przejadę? Chyba będzie problem. Za blisko to postawiłem. Jestem debilem, tyle powiem. Ej, co ty gadasz, że tu są te normalnie plantacje? Czego? Wszystkiego. No, nawet nie wiem, czy wiesz, ale dokładnie na tej mapie prowadziłem swoją serię Staropolska Wieś. Serio? Tak, dokładnie na tej mapie. I trzeba zrobić chyba drugą serię z tego. Drugi sezon, nie? Będę musiał. W sumie samochód mogę kupić, bo ten Citroen jest dosyć stary, więc może akurat się nada. Ja raczej nie będę kupił. Czekaj, pokaż mi shopy. Dobra, myślę, że będzie kolor git. Garaż, magazyny. Dobra, zrobimy tak. Teraz zapał. No to ciśniemy. Dobra, kupię sobie to. I drifto. I przez pole, i przez kukurydzę. Na niektórym się obracało. O. Ale co? Trzeba kamień się obracało. Nic, nic, nic. Zostań sobie coś stawiam, wiesz? Lewa lub przycisk myszy możesz też. Co to no, jest? Jeśli tak, wiem, tak. O co ci chodzi. Dobra. Teraz tak, pokaż mi różne, co tu mamy. Keshera na pewno nie będę stawiał, to mi na razie jest niepotrzebne. A ja tu mogę płoty se stawiać. No. Ale koks. Bo mam modyfikację na płoty. Bramy są w końcu, sobie bramę postawię. Przecież masz bramę chyba. Nie, nie mam bramy. Aha. Dobra, kolejna maszyneria, jaka to będzie, to... Dobra, niech będzie to cudeńko. Będzie oczywiście tyranę. Bo czemu by nie? Tylko pytanie, czy ta brama mi się zmieści tu? No, co przypomnę, jak się nie zmieści. No tak się... Nie zmieści trochę. Dobra, to będzie bez bramy. Masz jakaś kozak. To jest taka. No, to będzie wąska. No, to jest mega wąska. Oczywiście muszę dać wszystko. A i nie zapominaj, że mamy też modyfikacje na wsiadanie do innych maszyn. Wiem. Ale to, tak, ale to działa niestety tylko na podstawowe maszyny raczej. Tak, dobra, ja mam bramę w końcu. Tak. No. Nie, bo ja sobie teraz po prostu to by dobudowywuję, tak? W sumie... Spocz, kloczkę. Dobra. Czas na siewnik. Będę było tu. Czekaj, tu się da jabłka sprzedawać, czy się nie da jabłka sprzedawać? Jabłka? No. Przecież jabłek nie ma. Jak nie ma? Przecież jest modyfikacja na jabłka. Ale w sensie w podstawce nie ma. Ale jest modyfikacja. Ja nie mam modyfikacji na jabłka. Jak nie masz? Wejdź sobie w obiekty. W tą skrzynkę. Jaką skrzynkę? Wejdź w sklep. A, w skrzynkę, no.
I masz obs und gemus produktion, nie? Produktion, nie? Kurwa, Weissetter. faktycznie. Co? No. A to ja nie widziałem, to w pakiecie musiało być modyfikacji. Ej, to ja sobie to kupię po prostu, kupię sobie. O kurwa. O kurwa. O kurwa. To się zwalił. Takie to jest kurwa wielkie. To się nie kupuję, bo ja nie mam miejsca. Chciałem sobie farmę zrobić. Ale wiesz o tym, że twój siewnik dalej tu czeka na ciebie i go lałeś? Tak, wiem. Właśnie jadę po niego. Właśnie będę chciał jechać. Normalnie, tu sobie kurnik nawet kupiłem. Wziąłem taki w miarę stary, ale też nie za nowy ciągnie. Myślę, że on tak będzie z lat 2000 przynajmniej. Tak myślę, ale pewnie nie jestem. Nie wiem, zobaczymy. Pod którym były te światła? Mam pierwszeństwo. Tak, tak. Idziemy w los razem. A w ogóle pod piątką możesz sobie pomrugać światami, jak chcesz. Pod piątką to ja mam... Ale numeryczną. No wiem, przecież właśnie ja ci teraz na końcu numerycznie mrugałem. To spoko. A, bo po deszku są zwykłe światła. Dobra. No. To cyk. Gdzie tu jest sklep? No, jak tam pojedziesz w lewo, to ten to skrzyżowanie to w lewo. A, już mam. To ja przejęzyczyłem. Dobra, widzowie, bo to jest pierwszy odcinek godzinny, więc jeszcze wieczorem nagrywany, więc oczywiście rzecz jasna musi być, kurde, chciałem, żeby było pisko, ale oczywiście musiałem coś zepsuć, musi być coś takiego. A tak. Oczywiście to jest picie w puszce, czyli Sprite, nie? Czy tam Fanta. Tak, tak, tak. No. Nie bójcie się, to nie, żadne piwo. Dobra, sejwuś, taki taktyczny. Dobra, co ja tu muszę? Pug na pewno muszę kupić. No właśnie, będę kupował sobie Big Baga teraz. A pugi na szczęście mamy fajne, bo mamy takie cztery skibowe fajne. Trzy skibowe. Właśnie, pug muszę jeszcze kupić. A teraz to myślałem o czym innym. Jakby sobie to po prostu kupić. No. No. Ja tu człowieka rozjechałem, pójdę do więzienia. I tam. A to zresztą farming, wadzi go. Niech zdycha. Co? No jeśli tu nie ma policji przecież. No, a przecież ich usunęliśmy. Usunęliśmy przecież samochody, to główne nas zrobią. Są tu ziarna. To są moje, ale ich użyć nie możesz, XD. Ale ja sobie kupię minę. Takie wiesz, takie lepsze. Nie, nie ma lepszych. Czekaj, bo ty żeś mi tu swój pług postawił. Jadę po niego! Bliet! Bliet! Poczekaj, bo on tu wie. Nic nie widziałeś? To ma tylko 250 pojemności ten ciemniczek. Co ma? Ten siewnik ma. Właśnie, ja mam w ogóle taki sam. Ja mam taki sam siewnik jak ty. Więc. To ja sobie tu w ogóle martwi mnie jedna rzecz. To ja z tej cholery wyrzucę ten kuźwa pieprzony proces do śmieci. 36 FPS-ów mam w tym mieście. Ten procesor jest jakiś niedorozwinięty. Ale no, w OBS-ie czy... Nie, nie, w grze obecnie. Ten procesor po prostu nie daje ostatnimi czasy już rady, już jest na wykończeniu. No w sumie nie wiem. Ja będę wymieniać na i9 11 generacji, bo właśnie ma jakoś teraz wyjść. Ja mam AMD Ryzen na piątkę, szczerze nie narzekam. No. Ja mam i7, ten 7 generacji, podkręcono do 4,20, nie?
Johelca, ale już jego czasy już się skończyły, tak myślę. A RTX się nudzi przez ten proces strasznie, tyle powiem. Nie wiem, no. No i to mówiłeś ostatnio. No ja nawet nie wiem, na jakich ustawieniach graficznych teraz gram. Dobra, uruchomię magiczny program. Cyk! O, nie ma go, nie jest wyłączony, smutek. Chciałem i... pokazać. Jezu, ja tu nie przejadę, naprawdę tu jest ciasno i to bardzo. Na bokiem poleciłem chwilę. Dobra, tutaj damy pług. Cyk. Normalnie, nie brama stoi, stawiłem sobie bramę. No. Talerzóweczkę sobie wezmę. O Boże. Co? Zobaczysz na nagraniu, co odjebałem. Tupniłeś się w bramę. Nie. Awaj, powiedz mi, nie trzymaj mnie w niepewności. Kurwa, bramę nie w tą stronę postawiłem. I zamiast na ulicy. No. Normalnie tak przez płot sobie przechodzi. Powiedzcie, ci to podejście, która to była. No, a w ogóle mnie bawi jedna rzecz. Procesor postanowił, że zacznie się opierdzielać, nie? Ale za to internet postanowił, że będzie zajebisty, tak w skrócie powiem. Bo powiem ci tyle, miałem na początku wcześniej, jak zacząłem z YouTube'em tutaj, na tym internecie, to miałem po 8 uploadu, nie? Teraz mam ponad 10 aktualnie. I taki na przykład godziny filmik będzie mi się wrzucał, tak myślę, do 30 minut, lekko ponad. Ile ty masz uploadu? Ponad 10. Jezus Maria. I mam teoretycznie w umowie 20 mega, tam lekko ponad, chyba 25. A jak sprawdzałem na tym speed teście, to mi pokazuje 110 mega. Ale pobieranie. Tak. Ale tak pobiera, tak średnio nawet 20 mega potrafi pobierać. Znaczy ja mam pobierania czysto teoretycznie 180. No. A pełno mam od 20 do 25. To dużo masz. No, ale wiesz, ja mam koks w dostawce. Jak ktoś jest mieszkowa, to mega polecam tego dostawcę. MTK oczywiście. To jest mieszkowska telewizja kablowa. I powiem ci, nie narzekam, no co prawda. Ja na swój też nie narzekam, niby małe ma te, nie, specyfikacje, ale daje radę i naprawdę jest, tutaj to, używam tego internetu, to jest jedna, chyba nawet nie wiem, czy nie najlepsza firma obecnie w Anglii. Znaczy wiesz, no ja, wiesz, no pobierania na Epiku, czy nawet na Steamie mam 20, no... Myślę, że zdarzy no to 30, a to w porywach, no. To też zależy od wiatru jak jest, no to powiem ci, nawet fajnie mi się szybko pobiera, bo na farminga w sumie czekałem z 20 minut. No, a przecież farming no. Dużo nie waży, halo. 9 giga. No. Ja pobieram aktualnie grę, która waży 103 giga, więc XD. No. Microsoft Flight X Simulator, nie, ten też się ten najnowszy od Microsoftu Flight Simulator. No. Bo na samolotach to się ostatnio odlętuję, więc postanowiłem, że sobie polatam. I chcę się teraz nauczyć latać Airbusem. Bo z Airbusa bardzo mało wiem. Boeinga już opanowałem prawie, że myślę, że do perfekcji. To powodzenia tam. No, teraz czas na Airbusa, jak już... Boeingu granie, to czas na Airbusa, a potem już przy... I niestety jest to cięższy model, który mnie martwi. To jest ten czterosilnikowy. Byczur. I się boję, że mogę mu nie podobać. Pa, to jest dopiero maszyneria pradawna. Czekaj, bo ja patrzę, jak kuca ma ten... 38 kol... 31 kuca ma. Ile masz? 51 kuca. A to potrzebuje 55. Czyli czas jak kupić na wyceni. Ej no. Sorry, nie zauważyłem cię. Kurde, ale teraz nie znajdę go starego, mało mocnego. No. Mhm.
Tak, Jakiegoś chcesz starego? łyk napoju gazowanego? No, wiadomo, musi być. A. A jeszcze tam. Jeszcze jeden. Nie, ile już tam jest? Jeden czy dwa? Ile już kuźwa wypiłem? Jeden już dwa wypiłem. Nie kusi kupić tego starego John Deere'a. Takiego jak ja mam, czy innego trochę? 4755 US. Kupuj jak masz ochotę. Ja Kupię. ci niczego nie bronię. W sumie Nie, po. trochę. Ja chyba sobie zostawię kasę. Może tam dokupię jedno pole jeszcze. Nie? I sobie Ja myślę. zostawię na później na nowsze maszyny, nie? Już tam pójdziemy dalej. Ja mam 800 000 jeszcze. Ja mam dokładnie 635 tysięcy. Ale muszę jeszcze parę maszyn kupić i w tym kombajn, który niestety kosztuje swoje. Ja mam bizonka, czyli ja muszę swoim setarkiem odjechać. Dobra, kupujemy dziada. Hello Chociaż. Bison. ZO58. Rekord. Ja bo gdy kupiłeś 58, ja kupiłem tego. No. Ale ryk. Ale fajny ten John Deere w sumie. No wiem, bo mój. Wiem, bo mój. A wiem, bo mój. Trochę się powtórzyłeś, nie wiem, czy wiesz. Tam, bo był lag. Nie wiem, czy to słyszałeś, wiesz. A, spoko, spoko. Kurde. Już się przesiadł. Nicącie. Nią. Ten kombajn myślę, że będzie mi służył bardzo długo. Bo to naprawdę porządny, zarąbisty kombajn. Który ma. Znaczy, no, po prostu jest zajebisty, no skuśnie, no co ja będę się na nim rozgadywał. Ma No. kabinę, ma klimatyzację. Jest luzik, jest zarąbiście. Czego chcieć więcej? No właśnie. Piwa. Ja cię widzę, jak jedziesz. Spoko. No dobrze. A ty na sklepie? Tak, jestem. To znaczy, patrzę po prostu jedną rzecz. La 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 la. Pomachamy sobie chlapami. Mnie kusi spróbować. Czekaj. Zobaczymy jakąś mapę. Mnie coś martwi, że chyba jak sobie już wymienię ten procesor, a może nawet wcześniej, jeszcze przy tym procesorze, będą się sobie pierdyknąć formata, a przy tym jest dosyć dużo pitolenia się z No. różnymi rzeczami. Bo tutaj to zapisać, tutaj chcę to zapisać, żeby mieć to na później, nie? Żeby nie stracić czegoś. Lubię robić formaty, bo to niby ten jakby orzeźwia komputer do zera, ale zaś potem instaluj to wszystko, nie? Tam, a ja sobie właśnie kupiłem kolejną działkę i muszę sobie piłę końcową kupić. Aha, drzewa kupiłeś? Tak, wyczyszczę i kupię sobie te jabłka, nie? Zobaczymy, jak to będzie działać. No spoko. Zarąbisty rekordzik. Gorąco Kurde. polecam. Rozgnojnik sobie kupię. Ale ten gender w środku fajnie wygląda. Ta? No, Będę tak. musiał u ciebie zobaczyć chyba na odcinku. No spoko. Podeślę ci później brzeginka. I trochę twoją paletę przesunąłem. A ona mi jest niepotrzebna na razie. Jezu, jaki wielki rozrzut. Zgnojnik. No powiem ci tak, wykończenie jest fajne. Ale wszystko ładnie działa. No. Jezu, już 40 minut odcinka. A nawet No. jeszcze nie wiem, czy dopiero do połowy nie doszedłem. No już wszystkie maszyny mam, no ja będę teraz, wiesz, No, na po. drugi odcinek już będziemy tam bardziej cisnąć, nie? Z polami. A to po prostu będziemy jeden po drugim nagrywać, czy jak? Tak, jeden po drugim. Mówiłeś, że masz dużo czasu, to może zobaczymy, ile nam się uda nagrać, nie? No spoko, no.
Kurde, to najwyżej ty będziesz tam ogarniał sobie pola, a ja bym sobie ogarniał ten. No. Jabłuszka? Tak. Bo w sumie też będę w pole. No nie wiem, ty. Ja w sumie tu mam jedno blisko pole. Pewnie nic nie rośnie. Przejdę się zobaczyć. Daję, muszę pługiem. Nie, rośnie soja. Cholerny paprok, wyrocha mi z tymi, kuźwa, pod myszkę łazi. A czy co? Nie, nic brzydkiego powiedziałem. Uwielbiam po napojach gazowanych nagrywa odcinki, to jest takie przyjemne. Wy widzowie nie wiecie, ile odcinków już potem nagrałem. Nie wiecie, ja też A nie. teraz mówię o tym w końcu otwarcie. W sumie to 17 nie będzie prowadzić do zbioru. Kurde, 98 i 40 Ja tutaj mam trafi. pole numer 53, które na pewno zostawię sobie na sam początek tego przy... Nie, na początek. Na pewno będzie generalnie orane to pole. Bo to jest łąka obecnie. A to bardzo fajnie się zrobi jako pole. A ja będę musiał sobie kupić kombajn do buraków. Jep. Jakiś stary jest. Nie ma, będę musiał to do tego kupować. Jezu, przed beknięciem się powstrzymałem ledwo co. Dobra, teraz jeszcze w tym. Wstyd by był. Jakbym beknął. Czyli muszę cenę wyciąć, a nie No kupić. oczywiście, ten kabel od myszki musimy uciekać, mi ściągać myszkę poza biurko, bo czemu by nie? No jak? Dobra, myślę, że na razie mam wystarczająco maszyn. I Potrzebuje 180 na razie koła. więcej chyba nie potrzebuję. I to jest chyba nawet myślę, żeby był najlepszy moment, skoro mam już maszyny ogarnięte, żeby zakończyć odcinek, nie? Opatrzcie, tutaj idealnie sobie ciągnik dam. Czekaj, czy ten John Deere ma podpięcie z przodu? Nie ma. Czyli muszę sobie kupić Dobrze. kolejny ciągnik. Dobra, kończymy odcinek i od razu bierzemy się za drugi, nie? U mnie jest dopiero 27 minut. No ale jak teraz bym już skończył, bo już mam 43 minutę się rozpoczyna właśnie. Dobra, to ja tam podjadę do ciebie nowym ciągnikiem. Łaki-doki. A najwyżej później, wiesz, będę wracał po prostu tu, wezmę sobie kombajn do buraków i jadę w pole. Sam Nie no. czekam na ciebie. A no po prostu potrzebuję go. No. Później go po prostu sprzedam. Albo po prostu będzie, że już jest u mechanika i no. Coś się wykombinuje. Dobra, Boże, sąsiad się nie co, obrazi. czekamy teraz syna raka. No, sąsiad się nie obrazi. No, o Jezu, zbugowałem się w paras. Zaczynam później, a jak się to nazywało? No to wieszak na pranie, no. I raczej pewnie będzie tak, że będziemy zaczynać u mnie, a kończyć u niego. No. Witaj Jadę. sąsiad, wjeżdżaj na farmę. A taki chuj. No, wjeżdżaj. Nie no, to jest chyba dosyć stary ciągnik nawet, bym powiedział. Właśnie nie wiem. Nie aż tak stary, ale myślę, że chyba z Oj. okolic lat 2000. Ty, ale mi nie rozumie mojego Citroenka. Panie, opanuj się pan. Bo na Czekaj, bo policję zadzwonię. o. Spokojnie. Wariat. To są milimetry. A ręczny No. zaciągnięty w Citroenie, czy nie? Co? Ręczny masz zaciągnięty w Citroenie? Tak. Dobra. Ja też to zaciągam. Dobra. No to co? Kończymy ten odcinek i rozpoczynamy od razu drugi. Także. Jestem błotnikiem. Spoko. Także dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Raku również. Tak, dziękuję. Tak. Od razu zabieram się za następny odcinek, więc długo nie będziecie musieli czekać.
Także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też o taktycznym dzwoneczku i lecimy po drugi rok kanału. Na razie i cześć. Na razie.